Cześć, witajcie, z tej strony Jacob. Moi drodzy, zaczniemy od najważniejszej kwestii, czyli co z Messi? Uwaga, jak widzicie, kwota na moim koncie sugeruje od razu odpowiedź. Messi został sprzedany. Od razu pewnie zaatakujecie mnie. Czemu sprzedałeś takiego zawodnika? Wierzcie co, odpowiedź jest prosta. Zagrałem nim 19 meczy. To i tak jest dużo, jak na moją ilość czasu, jak mam. Bo byłem tak zajarany tym Messim. Zagrałem nim tyle, zrobię kompilację bramek, ocenę moją i to mniejsza o to. Jest świetnym zawodnikiem, powiem tyle. Aczkolwiek chciałbym mieć kasę na to, żeby pobawić się jeszcze innymi, żeby mieć inform zawodników, którzy wychodzą, żeby było mnie stać na zawodników, których normalnie nie byłbym w stanie sobie kupić, bo żal mi byłoby na nich pieniędzy, a teraz mogę się po prostu w nich zaopatrzyć i zobaczyć, jak grają, jak się sprawują na boiskach. Dlatego pokażę wam to, że Messi został sprzedany tutaj za 4 miliony. Niestety tak teraz chodzi i nie słuchajcie, jeżeli ktoś wam mówi, że po 5 milionów chodzi, bo po prostu nikt tego nie kupuje. Messi chodzi za 4 miliony i to jest fakt. No. Plus minus, no raz kupisz go za 4, raz sprzedasz go za 4300, raz za 4, raz za 3900. No coś w tych okolicach, ale absolutnie nie za 5. Tutaj kupiłem właśnie ten, sprzedałem go. Tutaj Robena kupiłem, a zaraz wam też opowiem jeszcze jedną. Robena już sprzedałem, Robena już, bo kupiłem go za 670, sprzedałem za 720, bo no akurat tak wyszło, także zarobiłem jeszcze 50 tysięcy końców. Ale moi drodzy, dzisiaj przechodzimy do czegoś, co jest najważniejsze, czyli stworzyłem nowy skład. Buntali. Buntali go nazwałem. Buntali, z czego się składa? Bundesliga plus Italii. To są zawodnicy, którzy dzisiaj będą na... Kto mi to pisze na Facebooku? To są zawodnicy, którzy... No ej, chwila. Dobra, Facebooka się pozbyłem, to możemy nagrywać dalej. Zaczniemy od bramki. Na bramce nie kto inny jak Buffon. Aha, jeszcze dla gwoli ścisłości sprzedałem cały skład, jaki miałem, BPL plus BBWA, ponieważ tak mnie zdenerwowali, że musiałem się ich pozbyć. Po prostu musiałem. No, przegrałem za dużo nimi, żeby się nie zdenerwować, jak przegrywałem. Przegrałem chyba 3 mecze pod rząd i nic nie potrafili zagrać. Nic. Grali jak amatorzy totalni. No to mamy tutaj już bramkarza Gianluigi Buffon. Moim zdaniem jeden z najlepszych bramkarzy w grze. Świetnie mi się nim grało, jak grałem Włochami, także postanowiłem się w niego zaopatrzyć. I jeszcze dziękuję Adalbertowi, który bardzo mocno zmodyfikował mój poprzedni skład i zrobił z niego naprawdę bardzo fajną hybrydę. Okej, idziemy dalej. Chiellini jako tutaj środkowy obrońca, żeby zgrywał się z Buffonem, to jest raczej oczywiste. Prawo obrońca Lam, nie grałem nim jeszcze i bardzo chętnie się dowiem, co on sobą prezentuje. Środkowy obrońca Boateng z Bayernu, Jerome Boateng z Bayernu. Inform, zobaczymy jaki będzie, też nie grałem. Nie wiem, czy pokazywać wam ceny, a będę pokazywał wam ceny. Buffona kupiłem za 81 tysięcy, co wydaje 81 500. Wydaje się całkiem niezłą kwotą, jak widziałem na Footheadzie chodził około 150, także spoko, jak najbardziej spoko. Chiellini 37 tysięcy, Lam za 43, Boateng, Jerome 170 tysięcy, ale i tak zaraz będzie coś, co po prostu mnie rozwaliło, znaczy zaraz, jak zaraz, no. Alaba, miałem jeszcze, chciałem go kupić inform, aczkolwiek postanowiłem, że zostawię sobie kasę, nie będę wydawał wszystkiego na jeden skład. On i tak, jakby obrońcy nie są moim priorytetem, więc sobie podaruję. No ale teraz przechodzimy do ciekawszej, go kupiłem za 3000. Teraz przechodzimy do ciekawszej części i zaczynamy od, moi drodzy, Gundogana Inform, kupiony za 300 tysięcy i jestem naprawdę pozytywnie nastawiony do niego. Zobaczymy, co będzie sobą prezentował, może być całkiem nieźle. Środkowy pomocnik, Montolivo. On tu jest tylko w jednym, znaczy nie, może nie tylko, bo jest po to, żeby dobrze grać, ale żeby zgrywał się z kimś. Z kim? Zaraz się przekonacie. I kolejny środkowy pomocnik, ostatni dzisiaj środkowy pomocnik, Müller. Mogłem jeszcze brać Schweinsteigera, aczkolwiek Schweinsteiger mi się po prostu źle gra, więc go nie dałem i zostawiłem. No i co, zaczniemy od lewej strony, a co? Mamy tutaj Royce'a, Inform Royce i tu jest dość ciekawa sytuacja, znaczy kupiłem go za 777 tysięcy. Zastanawiałem się, czy nie kupić Man of the Month, który kosztuje dokładnie milion więcej, ale w końcu zdecydowałem się tylko na jego Inform, bo
Może kiedyś, jak sprzedam ten skład, zrobię jakiś inny i tam stawiam Man of the Month, Royce'a, to ten, to wtedy pogadamy. Jak chcecie, to mogę też oczywiście, ale to nie, za chwilę. Jako, albo teraz, prawego mamy Robena. I co jest najciekawsze w tym Robenie? Normalnie Roben chodzi około na footheadzie 750, na Ultimate Database jest, które moim zdaniem jest trochę lepsze, jest 740, a ja go kupiłem za 388. To był chyba mój deal życia, jeżeli chodzi o takich zawodników. Nie wiem, jak to się stało, ale całkiem chyba niezłe. 1000 rozegranych meczy, wow, mało bramek, 140, bo to nawet mniej niż bramka na... No, dobra. Jedna bramka na 10 meczy, to jest niedużo, nie wiem ile Royce ma. No, Royce trochę lepiej. Ale przechodzimy teraz do kogoś, na kogoś strasznie ścisłe, o ile nie najbardziej. Jest to Balotelli in form. No, 76 meczy, 70 bramek, zapowiada się naprawdę nieźle. Moi drodzy, widzicie, ten skład jest naprawdę niezły, tak mi się przynajmniej wydaje. I jeżeli chcecie, teraz to mówię, jeżeli chcecie, to będę robił coś takiego jak... Czy ta karta jest warta swojej ceny i jak się nią gra? To jest luźna propozycja, jeżeli chcecie, napiszcie o tym w komentarzach, ja będę oczywiście wszystkie czytał. Załóżmy, będę brał jedną albo dwie karty, zależy od jej typu, jak długo bym się o niej rozwijał, na celownik. I będę o niej opowiadał, będę pokazywał gole, czy mi się nią fajnie grało, czy nie, no ale to już tylko od was i wyłącznie zależy. Jeszcze uzupełnijmy sobie ławkę, ławką będzie Handanowicz, zacznijmy od bramkarza. Kolejnym będzie, o Jezu, ile my tu mamy, Sahin. Sahin, ja wszystko raczej w tych wszystkich, Pazini, żeby wszystko było albo z Bundesligi, albo z, albo z Italii tak zwanej. Afelaja sobie zabrałem, Błaszczykowskiego, który też zaraz tu wyląduje. Gdzie jest mój Błaszczyk? Błaszczykowski. I jeszcze jeden zawodnik, a Ogbona, no tak. To jest, Ogbona jest... No, kurczę, złap go. Okej. Ogbona wydaje się całkiem niezłym zawodnikiem. Jeszcze sobie poustawiam to tak. Najpiękniej, moi drodzy, to jest skład, który wydaje się być całkiem niezły. Ale meczu na razie jeszcze nim nie rozegrałem, przyznam się. Więc jak się będzie nim grało, postanowiłem, że dzisiaj to był tylko skład builder, tak zwany. Ale mecz zobaczycie jutro. Mecz zobaczycie jutro, cały w wykonaniu, który nagram zaraz. Bo postanowiłem, że lepiej, żebyście dostawali, mieli ochotę zobaczyć, jak ten skład się sprawuje, a nie wszystko naraz. Ja też nie jestem w stanie wyrzucać materiałów teraz tak dużo, więc rozłożenie to na dwa dni będzie. Pewnie wam się to nie spodoba, ale uwierzcie mi, że jeżeli czekacie na jutro, to dobrze. Dzięki wam bardzo za uwagę i do usłyszenia jutro i zapraszam was serdecznie na tamten odcinek.